To powrót do kadry meczowej Marcina Robaka, a sędzia główny tego spotkania, pan Tomasz Marciniak, rozpoczął już ten mecz i zaczęliśmy kolejne spotkanie. Niestety SW Bełchatów wypożyczony z Wisły Płock, teraz Prochownik lewą stroną ścina do środka, do Fundambu, uprzedzony Fundambu, jeszcze Prochownik nabiegał na piłkę, która odbiła się. Wrażenie, jakby widzewiacy przede wszystkim stawiali na dokładność. No zatem te akcje nie są już tak szybkie, teraz dobrze. Tak, ale są dokładne, to na pewno można powiedzieć. Dośrodkowanie w pole karne Michalski. Nie udało się zgarnąć jemu piłki, bo jeszcze chyba Prochownik, tak? Tak jest, z tyłu. Był tam Prochownik. To najważniejsze, że coraz więcej naszych piłkarzy czerwonych strojów jest teraz w Fundambu. Niedokładnie, a szkoda, bo była to dobra sytuacja. Prochownik łamie do środka, przekłada na prawą nogę do Poczobuta, ten uderza. Rykoszet. Była akcja, która mogła się skończyć przechwytem. Ale też niedokładnie w rozegraniu goście. No i to jest też taka rzecz, którą pewnie będziemy oglądać. Teraz dobrze znalazł Stępiński Michalskiego, ten do Prochownika, dziubnął Prochownik jeszcze do Michalskiego. Nie tracimy piłki, Prochownik, lewa strona, pole karne, będzie szukał podania, wycofuje na jedenastkę, ale tutaj za lekko i niedokładnie. W środku pola i już na połowie Widzewa będą zagrywać się w pole karne. Wychodzi piłka. Mleczko, tutaj całe szczęście. Uprzedził. To dobre. Zaczęło się od akcji Mariusza Magiery, a próba do grania w pole karne. Niestety. I kontra, i od razu, i źle ustawił się tutaj. Niestety Poczobut jest niebezpiecznie pod naszym polem karnym. Goni Kosakiewicz ten strzał. Próba strzału niepotrzebna. Kto podejdzie do gry? No i zamknęła się sprawa. Niestety. No, pośliznął się tym razem Stępiński. I już jego stroną wchodzi kontratak. Patryk Makuch, najlepszy strzelec GKS-u na bramkę. Dobre uderzenie. I mija piłka, lewy słupek bramki. W końcowej fazie Mleczko się aż mógł przestraszyć, bo piłka odchodziła bardzo akurat blisko, od słupka. Z GKS autu. Pola. Tak, na połowie. Tak, łatwo teraz, znów. Teraz no, Makuch do lewej. No. Tak, wcześniej prawa, proszę. Teraz... Patryk Winsztal był tutaj, ten z dziewiątką. Teraz za plecy, świetnie, świetne zagranie. Kosakiewicz, prawa strona boiska, ale niestety niedokładnie dogrywa. Rozumieli się, bo w trudnych momentach robi Magiera za plecy. Makuch i natychmiast, proszę, do Wrońskiego. Wroński wykłada tutaj. Jesteśmy, jest... Zawodników będzie dokręcał. Nie, jednak uderza na bramkę, ale... Zobaczymy, może tym razem Kosakiewicz przenosi na Tanżynę, na zamknięcie, ten zgrywa, bardzo sprytne zachowanie, Mucha na bramkę, ładne uderzenie, ale prosi, tylko w pole karne. I tak właśnie będzie, wysoka piłka, znowu na Tanżynę, wygrał pojedynek główkowy Tanżyna, ale leci. Ułoży. Już nie ma żartów, teraz już trzeba, czekają aż zaatakujemy ich przed pole. Piłka za plecy, brawo, świetnie Mateusz Michalski wpada w pole karne, będzie dokładał, ale interwencja bramkarza Bełchatowa. Biegającego, absolutnie na czystą, no nie, źle tutaj podszedł do tej piłki. Proszę, jak tam kręci, to Prochownik tam tak. Jest. Jeszcze nie koniec, jeszcze korzystają, ależ tutaj zepsuł tak w środku. Ślisk. Tak na granicy, proszę, jest bardzo spalony, dobra tu piłka. Musi być spalony, nie ma podniesionej chorągiewki. Jeszcze Bełchatów, będzie szansa na strzał, ale Dambu, prawa strona w pole karne. Jest tam zamykający akcję Michalski, w polu karnym Mateusz Michalski. No i cała akcja już. Wycofuje do Poczobuta, ten prostym podbiciem z 20 metrów. Pięciu zawodników z Bełchatowa i pięciu, nie już, sześciu zawodników Widzewa. Dobra piłka w pole karne. Jeszcze Widzewa. Nie koniec. Ojej, do Tanżyny bramkę, więc wszystko wolno. Uwaga, Seweryn Michalski, ale... numer 4 i on nad murem, jest Mleczko i łapie bardzo piłkę. Bardzo ładnie. Przyjmuje piłkę, jest szansa na szybki. Jest dobrze, pokazuje. A tak, dobrze, Fundambu Mateusz ładnie Michalski rozrzucił. Pokazywał, do Prochownika, wysokość pola karnego w pole karne, ale zabrakło zdecydowanie. Znowu strata. Na jeden sezon, wiesz, był... Teraz piłka na Robaka, świetnie, bek do Robaka, będzie szansa. Bramka. Robak nad bramkarzem, nie, pierwszy kontakt. Zera. Proszę, Becht, lewa noga, piękne świetnie, podanie. Świetnie, no na nos zagrał piłkę. Ach, szkoda tutaj. No miał... Dambu nie doszedł do piłki, bardzo dobrze tam wyszedł Stępiński. No ale teraz musi wracać od razu za piłkarzem gości. Wejście bardzo zdecydowane. Miłosz dotknął piłki? Nie. Jest niepilnowany w polu karnym. Jeszcze wyjście. Poczobut.
zaczął wygrywać, wybijane przez Miłosza Mleczkę. Kolejne dośrodkowanie w pole karne. Mateusz Michalski, spadła mu piłka, ale zupełnie nie trafił w futbolówkę. Stępiński wrzucał piłkę. Zobaczmy, no nie trafił. Próbował tak, skręcić. Dokręca piłkę, dobre zagranie. Dobrze też wyszedł z bramki Mleczko. Ojej. Jedno jest pewne. Wybija z piątki, tym razem niedokładnie, prosto na głowę Zdybowicza, wraca Grudniewski, jest wyjść. Mleczko, co wymyślił Miłosz Mleczko, fauluje swojego rywala. Grudniewski do tej piłki. No, uderzenie. Jaka decyzja sędziego, na razie opatrywany Mleczko, ale podniósł. Chwalmy dnia przed zachodem słońca, jeszcze te 3,5 minuty, ale dobrze to wygląda dotychczas w wykonaniu Daniela. Jest Robak przed polem karnym, Michalski, nie, to Oyama wzdłuż bramki, ale niestety jeszcze Kun ponad poprzeczką. Wiem, że na treningach ostatnio Oyama pokazywał dobre sygnały, dzisiaj też próbuje coś zrobić. Robak, 16 metr, możdżeń z woleja. Ładnie to rozegrali widzowie. Aż Masłowski już za chwilę. I koniec. Ostatni gwizdek sędziego, który zakończył spotkanie o Mistrzostwo Pierwszej Ligi. Spodziewaliśmy się dobrego meczu.